blisko jego rekordu życiowego. A teraz tak jakby w końcówce obawiał się, że nie wyląduje pewnie. Zależało mu na notach. 210 metrów. No i to jest spokojne prowadzenie w konkursie. O 6,8 punktu przed Szwajcarem Andreasem Kittelem i o 10 punktów przed Janem Ahonenem. Warto jednak wykonać element lądowania właśnie w telemarku z wypadem. Tutaj oceny za styl jednak są wtedy znacznie lepsze i dużo punktów.